Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? To już ostatni odcinek naszego serialu o ośmiu błogosławieństwach. Przeczytam ostatnie, nieco rozszerzone. Oto co powiedział Pan Jezus. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Prześladowania. Wydaje się, że to nas nie dotyczy. Ale nic bardziej błędnego. Ilu chrześcijan w dzisiejszym świecie jest prześladowanych. Czasami oddaje nawet życie za Chrystusa. My też możemy być prześladowani. Kogoś z nas wyśmieją, że nosi krzyżyk, że się żegna, że w piątki nie przynosi kanapek z szynką, że nie chodzi na imprezy w Wielkim Poście, że nie żyje z kobietą albo z mężczyzną przed ślubem, że wypełnia przykazania, że się modli. Powodów do prześladowań jest bardzo wiele. Możemy być prześladowani, że bronimy innych, na przykład dziecka nienarodzonego albo tych, którzy chorują, aby nie dokonywano na nich eutanazji. Powodów do prześladowań jest wiele. Pan Jezus powiedział, mnie prześladowali i was prześladować będą. To jest część losu ucznia Chrystusa. Im trudniej, tym lepiej, mawiali święci. Iluż uczniów Chrystusa oddało życie za wiarę, za Niego, to tak zwani męczennicy, najkrótsza droga do świętości. Ale niejednokrotnie jesteśmy skazani na białe męczeństwo, czyli codzienną wierność. Nie taką na pierwsze strony gazet, niekoniecznie reklamowaną, ale niekiedy wyśmiewaną. Co Pan Jezus obiecuje tym, którzy cierpią prześladowania ze względu na Niego? Powiada, do nich należy Królestwo Niebieskie. Znowu pojawia się motyw Królestwa. To znamienne, że pierwsze i ostatnie błogosławieństwo dotyczy Królestwa. Ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie i ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Do nich także należy Królestwo Niebieskie. Pan Jezus podkreśla, jaka to jest nagroda. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Ludzie w niebie, którzy cierpieli prześladowania ze względu na Chrystusa, muszą mieć udział w wielkim szczęściu Pana Boga. W niebie możemy mieć różne objętości szczęścia w naszym sercu. Mogę mieć pełną szklankę, pełny dzbanek, ale mogę mieć także pełny baniak z wodą. I jedno, i drugie, i trzecie są pełne. Ale ta trzecia pełnia jest większa od tej pierwszej pełni. A zatem są różne stopnie nagrody w niebie. Dla tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, nagroda jest wielka. Przymiotnik wielki, wielki papież, święty Jan Paweł II. Jak coś jest wielkie, to znaczy, że musi być trudne. Prześladowanie nie jest łatwe. Ono jest możliwe tylko w oparciu o moc Bożą. Świadectwa męczenników mówią o tym, że to Chrystus w nich był. On ich uzdalniał do tego, że nie wyrzekli się Go, nawet za cenę życia. Choć
działanie oprawców było bardzo mocne. Warto wspomnieć o tych, którzy byli prześladowani w czasie wojen, ale nie wydali kolegów. Jakie tortury musieli przejść? A jeżeli takie prześladowanie znosimy dla Chrystusa, to jak wielka może być ta nagroda? Możemy to tylko sobie wyobrazić. Nie bójmy się tych, którzy nas prześladują. To po prostu znak, że idziemy dobrą drogą, że idziemy za Chrystusem, a nie wchodzimy w kompromisy i flirt z tym światem. Nie dziwmy się, że ktoś z naszego powodu mówi coś kłamliwie o nas. Można nas obmówić więcej, oczernić, ale Chrystus da nam siłę, abyśmy taką postawę przyjęli jak On i patrzmy w przyszłość, bo wielka jest nasza nagroda w niebie. Żyjcie błogosławieństwami, poznawajcie je głębiej. Można wybrać się na rekolekcje o błogosławieństwach, sięgnąć do wartościowych książek, audiobooków. To jest szczyt. Szczyt, do którego prowadzi nas Chrystus, ale warto go zdobyć. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękujemy za uwagę, za tych, którzy wzięli udział w każdym z 9 odcinków. Jeśli macie jakieś komentarze, zapytania, umieśćcie je pod tym nagraniem. Zachęcamy też do subskrypcji naszego kanału, polubienia, polecenia innych i zapraszamy na kolejne spotkania. Któż jak Bóg?